Witajcie w bardzo wyjątkowym vlogu, w bardzo wyjątkowym i pięknym miejscu. Jesteśmy obecnie we Francji, dość nietypowo. Byłyśmy wczoraj w Paryżu, obecnie w La Gacilie, ale o wszystkim we vlogu nie będziemy wam tutaj wszystkiego opowiadać, musicie oglądać dalej, bo to trzeba po prostu zobaczyć. I oczywiście na wstępie chcemy bardzo podziękować Yves Rocher Polska za zaproszenie, ale oczywiście bez was, bez naszej markowej ekipy, w ogóle nie byłoby takiej możliwości, więc wam również dziękujemy, a teraz już nie przedłużamy i oglądajcie dalej. Make-up w podróży. Będę mogła w jakikolwiek sposób odpocząć od ćwiczeń, ale okazało się, że moja trenerka jest tak malutka, że zmieściła się do walizki. Ja wchodzę do walizki, tak?
zęby, będą czyste i będę taka szczęśliwa. To co, zaczynamy dzień drugi. Dzień drugi i piękny widok z Starej Skierze. Bonjour! Słuchajcie, właśnie jesteśmy w sercu Yves Rocher, ale dziś wieczorem będziemy w jej duszy. O tym więcej później we vlogu, a teraz będziemy tam zobaczyć, jak to wszystko powstaje. Jak to wygląda od środka i mamy też mieć jakieś cudowne warsztaty, więc już nie możemy się doczekać. Lecimy, bo wszyscy już na nas czekają. Tak wygląda trapa La Gacilly. I słuchajcie, to jest ich miejsce spotkań, kiedy wymyślają jakieś nowe rzeczy. Meeting room, taki o, na tle ogrodu i wieżowca. Czad. Trochę wiejskiego klimatu w mieście. Mega. Yes, you can do it. Not fast, but not slow. Okay.
Good job. Tak przemyślana. Paryska przygoda powoli dobiega końca. Niedługo żegnamy się z tym pięknym miastem. Tak, ale przenosimy się teraz do La Gacille. Obecnie jesteśmy w głównym sklepie i w Rosze w Paryżu. I naprawdę robi wrażenie, nie tylko, że tutaj jest po prostu sklep. Miejsce do testowania kosmetyków, czyli można przyjść, spróbować na twarzy, może kosmetyków do makijażu, do pielęgnacji, ale również produktów żywieniowych, tak. Czyli dżemów i soków, które są produkowane w La Gacille, do której jedziemy dzisiaj, ale jutro pokażemy Wam, jak tam wszystko pięknie wygląda. Si noir que mes deux petits yeux n'arrivent pas à croire qu'ils sont heureux. Dis, est-ce que le jour il reviendra demain comme toujours? Je n'ai jamais peur, même seul dans mes draps. No słuchajcie, jakoś sobie w terenie trzeba radzić. Za oknem piękne widoki, takie powiedziałabym mocno karolinowe. Ale zobaczcie, jaka piękna konstrukcja. Projekt by Caroline, czyli K. Czyli tak, stolik nocny, na stolik nocny, na ręczniki, na książki. Słuchajcie, książki były w łazience. No. Więc bardzo, bardzo to jest przyjemne, że pomyśleli o statywie dla marki. Dziękuję. Proszę bardzo.
Dobra, my już po nagrywkach filmu, który pojawi się na naszym kanale w takich pięknych okolicznościach. A teraz śmigamy, gdzie Karolinko? Martynko, do spa! Do spa! My same sobie też zazdrościmy. To nie był jedyny basen, słuchajcie. Tak, zazdrościmy sobie jeszcze bardziej. Nie chcę wyjeżdżać. Karolinko! Tak, w ogóle przed chwilą był przecudowny kelner w miejscu, w którym jadłyśmy. A szkoda, że nie nagrałyśmy tego. Właśnie, pan kelner idzie. Naprawdę idzie. Tutaj. Tu jest ten cudowny kelner. Bardzo uśmiechnięty. Radosny. Ogólnie La Gacilly to miejsce, w którym żył Yves Rocher, czyli założyciel całej marki. I widzicie, jakie to jest fajne? Testować kosmetyki. Wiedząc doskonale, co robił i jaki był założyciel, jaka jest idea marki. Słuchajcie, to co jest piękne, to w każdym miejscu, w którym do tej pory byłyśmy związanym z Yves Rocher, fakt, że wszędzie pokazane są składniki, zaraz pokażemy wam jeszcze raz, koniecznie. Z których to jest zrobione i one są naprawdę w tej okolicy i to jest cudowne. Tak, a wiecie, w ogóle jaka jest fajna historia, co nas z chorym tak trochę poruszyło, że ogólnie to miejsce, bo teraz jesteśmy w miejscu, w którym wszystko się zaczęło, powstała marka. I miejsce, w którym byłyśmy, w spa, w hotelu, powstało między innymi dlatego, że Yves Rocher, który tutaj mieszkał, zauważył, że miasteczko podupada finansowo. Osoby tutaj pracujące nie miały zatrudnienia, więc panowała, no mówiąc potocznie, bieda. Więc postanowił stworzyć nowe miejsca pracy po to, żeby pomóc. Czajcie to? Cudowne to jest i faktycznie widać, że ci wszyscy ludzie w tym miasteczku są po prostu tak radośni. Zresztą ja się nie dziwię mieszkać w takim miejscu. Tak, jak to się mówi, in the middle of nowhere. W ogóle zobaczcie, jak wygląda recepcja. Wszystko w składnikach, wszystko naturalne. Teraz słuchajcie, dopóki nam jeszcze bateria działa, bo aparat trochę świruje, lecimy gdzie? Teraz zwiedzamy całe miasteczko. Mamy co prawda tylko pół godziny, ale mamy też cudowną przewodniczkę, która pokaże nam jak najwięcej, jak najpiękniejszych rzeczy. Martyna chciała zrobić sobie zdjęcie, znaczy obie chciałyśmy i szukałyśmy niebieskich drzwi i słuchajcie, okazało się, że to jest oryginalny dom Yves Rocher.
Teraz jesteśmy w miejscu, gdzie... jak to nazwać? Gdzie jest plantacja? Gdzie są rośliny? Gdzie wszystko powstaje. Dokładnie. Gdzie powstają rośliny, które później używane są do kosmetyków. Powstają? Dobrze to mówię? Rosną. Mhm. Sieją. Rodzą się. Nie, to nie IKEA, moi drodzy. To magazyn kwiatów. Czy ktoś z was ma pelargonię na balkonie? Bo tu właśnie jest raj tych roślin, ale one są bardzo wyjątkowe. Każda inaczej pachnie, szczególnie kiedy będziemy dotykać jej listki. O, dokładnie w ten sposób. Jedzenie w tej restauracji jest stworzone z produktów, które albo są w tym ogrodzie, albo minimum na 40 km wokół tego miejsca, żeby wszystko było świeże, także no, smakowałyśmy to wczoraj. My mamy swój hotel, robaczki mają swój hotel. Jest jeszcze nawet domek dla Biedronek. Karola, znalazłam babazę dla markowej ekipy. Idealne miejsce na spotkanie. Przepraszam, pani chce coś kupić? Tak, poproszę pół kilo ziemniaczków. Zenek ostatnio był zachwycony. Słodził się, milusie. Suszę spodnie, bo pobrudziłam pomadką. Niestety. A mój aparat jak zwykle nie chce złapać ostrości. Zobaczcie, jaki to jest bajer. Jest Martynka. W prywatności. Uwaga, włączam. Prawdziwa marka, prawdziwe życie wyjazdowe.